Takie czasy, panie. Koniec z zakładem energetycznym. Przechodzę na off-grid. Zapraszam na odcinek. Jakiś czas temu obiecałem synowi, że założę mu tam, tam do szopy fotowoltaikę. Na 4000 subskrypcji tata mi montuje fotowoltaikę do mojego domku. Ty. No i se goś załatwił. Słuchajcie, oczywiście, no tak całkowicie na off-grid to ja nie jestem w stanie przejść. Wiecie dlaczego? No bo mam pompę ciepła i raczej magazyn energii taki, żeby mi wystarczył i na lato i na zimę, musiałby być strasznie duży. Ale dzięki uprzejmości firmy Volt chciałbym wam pokazać bardzo fajne urządzenia, które oni produkują. Odnośnie takich działkowych off-gridów, urządzeń, które można zastosować w kamperze, w przyczepie kempingowej i jeszcze bardzo dużo innych zastosowań, o których wam jeszcze powiem w międzyczasie. Dobra, tylko delikatnie. Zgadnij, co tam jest. Panele. Takie kwadratowe coś i takie drugie kwadratowe coś. Fajnie zapakowane. Panowie kurierzy postarali się, nic się wielkiego nie stało. W zasadzie nic się nie stało. Żeby nie było. To tak nie było rozdarte, tylko ja się już nie mogłem doczekać, musiałem zajrzeć. Takie chudziutkie panele, które teoretycznie mają móc się wyginać i że nic im się nie powinno od tego stać. A to jest właśnie fajne, jeżeli na przykład wybieramy się na jakiś kemping, czy nie wiem, pod namiot, możemy zabrać sobie takie urządzenie. A pokażę wam zaraz, dlaczego wybrałem ten inwerter. Inwerter solarny firmy Volt. To zaraz wam pokażę. O, z tego właśnie urządzenia, zresztą też firmy Volt, korzystam już od 5 lat z akumulatorem 40 amperogodzin. No i powiem wam, że do tego urządzenia, czyli do solarów, sprawdza się w 100%, bo miałem taką kiedyś awarię na samym początku, jak tylko założyli mi solary, nie miałem właśnie takiego wspomagacza, zabezpieczenia. No to mi wypierdzieliło cały glikol z układu. Tutaj mamy Sinus UPS 500, a więc tak jak wam mówiłem, montujemy inwerter solarny MPPT, model 1500S. Firma produkuje bardzo dużo różnych modeli, które możecie sobie zobaczyć na stronie internetowej. Jest tam bardzo dużo fajnych urządzeń. Zresztą zobaczcie sami, nie musicie mi wierzyć na słowo. Wejdźmy sobie w te inwertery, które tutaj zostały do nas przysłane. Mój model to jest 1500S, do którego, jak tutaj sobie patrzyłem, można podłączyć 1050 W moc stała. No i co można, czego można używać? No na przykład narzędzia RTV, telewizory, tunery, Wi-Fi i tak dalej, urządzenia AGD, lodówki, mikrofalówki, blendery, opiekacze, urządzenia biurowe i tak dalej, i tak dalej. Zresztą będziemy w którymś z kolejnych odcinków testowali, co tak naprawdę można podpiąć i jak to będzie działało, ile to będzie wytrzymywało. A więc po fachową wiedzę zapraszam na stronę Volt Polska albo do kontaktu. Dzwońcie do Bartka. Bartek jest super poinformowany. Zresztą tak mi to wszystko wytłumaczył, że zaczynam rozumieć prąd. Moduł firmy Volt Solar Moduł 170 W, więc dwa takie panele mamy, czyli będziemy mieli razem 340 W. Zobaczymy, jak długo będą ładowały te panele akumulator, który jest tutaj też w zestawie. To polecimy teraz po akumulatorze 110 amperogodzin, więc myślę, że na jakiś czas to powinno nam wystarczyć. Zresztą zobaczymy, będziemy robili testy w którymś z następnych odcinków, jak już zamontujemy to u Mateusza w jego domu. Aha. Dobra, ciach. On ma możliwość bardzo wielokrotnego ładowania, więc jego trwałość ma być podobno bardzo duża. Sprawdzimy to. Ciężkawy jest, bo jak go tak biorę w rękę, to zobacz, czy go podniesiesz. Dasz radę? No ty dasz radę, ale ty jesteś silny chłopak. Dobra, postaw go. Będzie mi w matematyce pomagał. Czemu? No, dodaję i odejmuję. Tak. Plus i minus, to będzie dodawał i odejmował. Dobra.
Tu mamy do podłączenia akumulatora. Ok, instrukcja obsługi koniecznie trzeba będzie przeczytać. Bo, że tak powiem, raczej nie będę wiedział, jak to połączyć. Zresztą warto chyba czytać instrukcję obsługi, prawda, synu? To co, montujemy? No. Chyba nie dzisiaj już. Już późno. Co ty taki zmarnowany jesteś? Tak patrzę, on musi wisieć. No, powinien. Biedny dom. Montaż banalnie prosty. Podpinamy panele fotowoltaiczne plus minus do inwertera. Po czym przykręcamy akumulator. Dostałem taką informację od chłopaków z Volta, że można je po prostu nawet przyczepić na jakieś opaski. Jak się nazywają te opaski? Trytytki. Na trytytki. Na trytytki można je przyczepić nawet do płotu i będzie to funkcjonowało. No my tutaj jedziemy po maksie, robimy konstrukcję metalową, skręcamy konstrukcję metalową, no bo tutaj to będzie służyło troszkę dłużej. A więc przystępujemy do dzieła. A panel, tak jak mówię, jest to elastyczny panel pokryty jakimiś warstwami. Jest ta folia EVA i tam różne takie jakieś. Można go oczywiście również zamontować, przyklejając go na przykład do kampera, do dachu, bądź są takie specjalne systemy montażowe, którymi można to zrobić. My mamy tutaj panele mono 170 W, 18 V. Inwerter powieszony, no troszeczkę niezgodnie z instrukcją, bo powinien być od każdej ściany 30 cm odstępu, ale wentylacja jest z tej strony, więc tutaj sobie spokojnie to poradzi. Sam jestem bardzo ciekawy, na ile będzie wystarczało zasilanie różnych urządzeń, ale to już będzie pewnie w następnym odcinku, bo na razie chcemy tylko to zamontować. Powiem Wam jeszcze o innych zastosowaniach, do których można sobie takie urządzenie zakupić. Na przykład, jeżeli mam jakąś działkę, na której nie mamy przydziału mocy, no bo tak, jeżeli tam korzystamy z tej działki, nie wiem, 2-3 razy do roku, parę tygodni bądź nawet miesięcy, no to wtedy zakładamy sobie takie urządzenie i mamy życie bez rachunków. Prawdopodobnie wystarczy nam to na spokojne takie bytowanie na tej działce, a na przykład założenie jakiegokolwiek prądu, to tak, na początek musimy zapłacić przydział mocy, później musimy płacić za utrzymanie linii, za te przesyły i inne głupoty, więc moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie do takich rzeczy. Kolejnym elementem, do którego można to zastosować i też jest fajną rzeczą, to na przykład właśnie na takiej działce, gdzie na przykład rozpoczynamy budowę, a boimy się o to, żeby nam coś tam nie ukradli, możemy sobie założyć, póki jeszcze nie ma prądu, jakiś monitoring czy tego typu rzeczy. Więc naprawdę fajna rzecz i myślę, że będzie się fajnie sprawdzała. Ten akumulator jest głębokiego rozładowania, jak sama nazwa wskazuje, Deep Cycle. Dlatego on może działać właśnie w takich off-gridach. Ten akumulator właśnie służy temu, aby móc być rozładowywanym, naładowywanym i żeby mógł sobie pracować w takich warunkach. Dobra, lecimy z tematem, idziemy ukręcić jakąś konstrukcję, ale najpierw podepniemy akumulator, zobaczymy, czy urządzenie już nam odpali na akumulatorze. Tego nie muszę mówić, chyba że plus do plusa, minus do minusa. Odkręcamy śrubeczki. Urządzenie jest wyłączone. Jasno jest, czy nie? Może być? Da radę. Dobra. To co, próbujemy? No, dawaj. Pokazało nam się, że z akumulatora idzie nam 230 V. A można coś zapinać. Dawaj. Wiatrak sprawdzimy, czy nam zadziała. Gdzie masz wiatrak? Już sprawdzamy, jak działa. Prąd? Działa? Tak. Coś tam wieje. Strasznie gorąco w tej szopie tutaj mamy. Dobra. Teraz idziemy zamontować panele na zewnątrz. No, a tak swoją drogą jeszcze, weź włącz na jedyneczkę. Tak swoją drogą, to wcale to dużo miejsca też nie zajmuje, więc można sobie to zastosować chociażby w takim domku. Ten domek jest bardzo mały, a jakoś tak strasznie tutaj miejsca dużo nie zajmuje, więc jak ktoś ma, nie wiem, jeszcze większy jakiś przedsionek
w swoim domku kempingowym czy w jakimś działkowym, to może sobie zastosować. Dobra. Jeszcze trochę. Dobra, statyw jakiś żeśmy ukręcili z baksu. A teraz czas przyczepić panele. Chwila prawdy. Panele zamontowane, czas połączyć. To jakoś tak, od panela do panela, plus minus, spięte. Tu zaraz sobie trytytkami ładnie poprzypinamy, o, pochowamy tu. No dobra, trzeba uważać z plus z minusem, bo jak się człowiek pomyli, to później się okazuje, że nie działa. Już zaczęło działać. W tej chwili mamy tak. Z paneli idzie 35 do 40 V. 13,1 naładowanie akumulatora, czyli 12-voltowy akumulator w tej chwili ma 13 V, a ładowanie akumulatora jest na poziomie 4,3, tak do 5 amperów. No słuchajcie, prosta sprawa, tylko trzeba uważać, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Jak się człowiek pomyli, to później ma stracha, że się zepsuło. Na szczęście widać, że nawet to urządzenie jest na tyle inteligentne, żeby takich właśnie super mechaników, elektryków jak ja potraktować normalnie. No a teraz będziemy robili testy, ale o tym to już w następnym odcinku. Zobaczymy, co z tego akumulatorka i z tej ładowareczki solarnej jesteśmy w stanie wycisnąć. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, oczywiście proszę Cię o subskrypcję i łapkę w górę. Napisz oczywiście, co uważasz na ten temat. Czy korzystasz może z takich urządzeń, a może chciałbyś korzystać z takich urządzeń? Będzie to dla mnie bardzo cenne. Dziękuję Ci bardzo i zapraszam ponownie na następny odcinek.